Dzień dobry, Mateusz Stawicki, witam serdecznie i zapraszam na nowy program, w którym będziemy poruszać tematy gminne z gminy Ustronie Morskie Dygowo i z gminy Kołobrzeg, a moim dzisiejszym gościem jest pani Urszula Czachorowska, kierownik referatu promocji i rozwoju w gminie Ustronie Morskie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam. Dzisiaj porozmawiamy o weekendzie majowym, który w gminie Ustronie Morskie rozpocznie się nieco wcześniej, a to wszystko ze sprawą Dni Ustronia Morskiego. No właśnie, kiedy Dni Ustronia Morskiego się zaczynają? Tradycyjnie już podczas długiego weekendu majowego zapraszamy naszych mieszkańców, zapraszamy również turystów, którzy nas odwiedzają do Ustronia Morskiego na Dni Ustronia Morskiego. W tych dniach, właściwie już wcześniej niż rozpoczyna się długa majówka, a już w miesiącu kwietniu, pod koniec kwietnia, zapraszamy na święto, wielkie święto Ustronia Morskiego, gdzie organizujemy cykl imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. Są to nie tylko dni naszej miejscowości, ale także dni partnerstwa, bowiem w tych wszystkich imprezach biorą udział nasi partnerzy z zaprzyjaźnionych gmin niemieckich, jak również z partnerskiego miasta Ustroń z Beskidu Śląskiego. A rozpoczynamy już 29 kwietnia imprezą sportową. Będą to powiatowe biegi przełajowe organizowane przez nas nasz zespół szkół z Ustronia Morskiego, jak również przez UKS Sokół. Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych z powiatu kołobrzeskiego i organizujemy takie biegi przełajowe w malowniczym naszym parku nadmorskim w różnych kategoriach wiekowych. No właśnie, kto będzie mógł biec w tym biegu przełajowym? W biegu przełajowym będą mogli brać udział zarówno uczniowie podstawówki, jak i gimnazjum. Także z roku na rok ta impreza się cieszy dużą popularnością. Średnio udział w tej imprezie bierze 10-11 szkół z naszego powiatu. Kolejnego dnia, w czwartek 30, zapraszamy do zespołu szkół, gdzie będzie rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Mój Dom, Moja Ojczyzna, Moja Europa. Ten konkurs też dużą popularnością się cieszy, czego dowodem jest to, że w ciągu kolejnych edycji, a w tym roku mamy już 22 edycję, wpływa około 400 prac uczniów. Także, To są uczniowie z Ustronia Morskiego? To są uczniowie właściwie. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, bo nawet prace spływają z naszego partnerskiego miasta Ustroń, ze szkoły podstawowej, ale też tutaj lokalne szkoły biorą w tym udział, także cieszy się, mówię, dużą popularnością i z roku na rok też coraz więcej prac spływa. Wystawa będzie w zespole szkół, a nie tak jak wcześniej w Gminnym Ośrodku Kultury, ponieważ chcielibyśmy, aby w sali gimnastycznej przez dłuższy okres czasu można było podziwiać pracę tych młodych artystów. W czwartek o godzinie 12 będziemy organizować też dwie imprezy biegowe. Będą one przebiegały w dwóch kierunkach. Jak już ktoś zna drogę do Podczela, to może... No właśnie, bo dwa sporty. Bieganie i... Tak, bieganie i europejski wiosenny, to znaczy europejski wiosenny rajd rowerowy i pierwszomajowy pochód kijkowy. I tak jak mówiłam, on będzie w dwóch kierunkach startował. Jeden w kierunku Podczela, drugi do Latarni Morskiej tutaj w Gąskach. Wspólny finał będzie na boisku Orlik przy zespole szkół, gdzie będzie na wszystkich czekał poczęstunek i oczywiście nagrody dla laureatów tych imprez. No właśnie, a majówka zacznie się strzelecko. Tak, majówka rozpocznie się strzelecko o godzinie 10. Zapraszamy miłośników strzelania na zawody strzeleckie, które odbędą się w strzelnicy sportowej przy ulicy Okrzei. Tam również w pobliżu o godzinie 13 będziemy organizować turniej piłkarski. Turniej poświęcony pamięci zmarłego sędziego piłkarskiego pana Mariana Molcana. Co roku udział w nim biorą drużyny, w skład których wchodzą i przyjaciele, i rodzina zmarłego.
Także mamy drużyny, które reprezentują i sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, są i policjanci, są i też media i nasi oldboye z ustrońskiej Astry. No właśnie, ale w piątek 1 maja no bardziej rozrywkowo, bo jeszcze dochodzi zespół Talizman, który wystąpi. Co jeszcze możemy się spodziewać 1 maja? Tak, po tych wszystkich imprezach sportowych, po turnieju piłkarskim zapraszamy wszystkich na festyn rodzinny. Rozpocznie się on o godzinie 17:00 programem artystycznym przygotowanym przez nasz Gminny Ośrodek Kultury. Wystąpią nasze zespoły taneczne, Jantarki, zespół Jantar, Flo, jak również zespoły wokalne działające przy naszym Domu Kultury. Później festyn dla dzieci z programem animacyjnym, będą popularne dmuchańce, będzie można skosztować przepysznej kuchni przygotowanej przez nasze koła gospodyń wiejskich i gastronomię przygotowaną przez sołectwa gminne, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Talizman, który zaśpiewa nam znane i lubiane szlagiery disco polo. Jest to zespół, który jest finalistą takiego plebiscytu w telewizji disco polo. Zagrał nie tylko swoje przeboje, ale też znane. A co jeszcze w te dwa dni? Bo zostaje nam 2 i 3 maja. Tak, w sobotę nie odpoczywamy, dalej imprezujemy. Będziemy organizować wspólnie tu z grupą kołobrzeską maraton biegowy od latarni do latarni. Ta impreza będzie już miała 3 edycję w Ustroniu Morskim. Przebiegać będzie wzdłuż trasy nadmorskiej, począwszy od latarni morskiej w Kołobrzegu do latarni morskiej w Gąskach. W finale... I więcej o tym będą się Państwo jeszcze mogli dowiedzieć u nas również w naszym programie w środę. No właśnie, a oprócz tylko biegania, co jeszcze? Oprócz biegania, dobrze. To w takim razie chciałabym również zachęcić do odwiedzin naszego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, które w te dni przygotował również fajną ofertę dla swoich gości. I tak 1, 2 i 3 maja w godzinach od 16 do 19 każdy, kto odwiedzi nasze Centrum Sportowo-Rekreacyjne Helios, będzie mógł wziąć udział w różnych zawodach sprawnościowych i w takich konkurencjach, które będą organizowane na krytej pływalni i na tym basenie rekreacyjnym. Poza tym w sobotę mamy jeszcze mini tenis na obiektach Heliosa, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci, mecz ligowy Astry Ustronie Morskie z Bałtykiem Gdynia. A co w niedzielę jeszcze? Ale nie muszę jeszcze wrócić do soboty, ponieważ w sobotę będziemy organizować bardzo fajną, widowiskową imprezę. Będą to zawody drużyn pożarniczych z udziałem naszych partnerskich gmin. Będzie drużyna z Niemiec, będzie drużyna z miasta Ustroń. Także tutaj będzie można podziwiać zmagania strażackie w dwóch konkurencjach, jednej bojowej, drugiej w sztafecie. Także też bardzo fajna impreza, nie tylko dla samych uczestników, ale też dla osób, które będą mogli zobaczyć, jak sprawni i jak szybcy są nasi strażacy. A w niedzielę 3 o godzinie 7 zapraszamy na zawody wędkarskie. Odbędą się one w tym roku przy Rzeczce Czerwonej. Zawody odbędą się o mistrzostwo koła. Będzie można startować w grupach 3-osobowych, jak również punktacja będzie liczona indywidualnie. O godzinie 10 do 13 zapraszamy do świetlicy w Kukinni. Świetlica nowo otwarta. 14 lutego tego roku mieliśmy dopiero otwarcie oficjalne po generalnym remoncie, a już w maju będziemy organizować imprezy. Będzie to turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Ustronie Morskie. Jeszcze wiemy tak, że będzie mecz i będzie turniej golfowy. I na to wszystko Państwa zapraszamy na Dni Ustronia Morskiego. Ja serdecznie dziękuję. Moim gościem była Urszula Czochorowska z Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim. Dziękuję bardzo.